Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym odcinku z raportu wojennego Wojna na Ukrainie pomiędzy Rosją a Ukrainą. Dni 29 marzec oraz 1 kwietnia i przechodzimy do analizy tego, co wydarzyło się w ciągu dwóch dni. Rosjanie po rozmowach w Istambule zadeklarowali o zmniejszeniu nacisku, czy wycofywaniu wojsk rejonu Kijowa oraz Czernichowa. Mamy teraz kierunek kijowski, front północno-zachodni. No i tutaj toczą się może nie tyle zaciekłe walki, co toczą się walki. Rosjanie faktycznie wbrew pozorom wycofują się z tego rejonu. Jest to odwrót taktyczny. Odchodzą, wycofują się. Nie ma kotłów, są dokumentowane straty. Część tych strat jest stara. No, pamiętajmy, miesiąc walk w tym kotle, że tak powiem, otoczonym. Te wojska nie były otoczone, ale były atakowane jakby z trzech stron, więc tutaj cały czas mamy nacisk strony ukraińskiej na te wojska. Wycofują się Rosjanie. Ukraińcy poinformowali o zajęciu Borodzianki, czyli w tym miejscu tutaj mamy zajęcie też dzisiaj Hostomela. Informacja o zajęciu Hostomela, prawdopodobnie Buczy. Mamy też informację o zajęciu Iwankowa, co jest o tyle ważną informacją, że przez Iwanków przechodzi bardzo dobra droga. Jedna z lepszych dróg. I teraz problem będą mieć te wojska, które tutaj będą się wycofywały. Pytanie, na ile ten sprzęt jest w stanie. Myślę, że jest. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie póki co nie ma informacji o kotłach, o wziętych do niewoli. Informacje o zniszczonym sprzęcie są, informacje takie, są zdjęcia. Pamiętajmy, że trochę tych zdjęć jest zrobionych dzisiaj, ale te straty wynikają z tych walk miesięcznych w tym rejonie, także ciężko powiedzieć na ile. Oczywiście te straty pewnie też są, ale na ten moment, że tak powiem, nie ma jakiegoś tam informacji odnośnie większych strat po stronie rosyjskich, chociaż nie mówimy, że tych strat nie ma. Informacja, że wojska rosyjskie opuściły Czarnobyl, zakład elektrowni atomową, potwierdzona, wycofali się. Mamy też informację, że jest pierwszy przypadek żołnierza, który dostał odpowiednią dawkę napromieniowania. No i zobaczymy, jak będzie się miało z tym resztą żołnierzy, którzy przebywali w rejonie Czarnobyla, a szczególnie w Czerwonym Lesie. No, czas pokaże. Na razie póki co Rosjanie się wycofują z tego rejonu. No i pod naciskiem oczywiście Ukraińców, którzy nie naciskają aż tak gwałtownie. Zobaczymy, jak się to będzie dalej rozwijało w tym terenie. No, czas pokaże. Odcinek północno-wschodni. Mamy tutaj szereg informacji o walkach, szczególnie tutaj od rejonie Browarów, gdzie wycofują się wojska rosyjskie. Są one naciskane tutaj przez wojska ukraińskie, które udało się odblokować prawie całkowicie autostradę do Czernichowa. Oczywiście sam garnizon Czernichowa, już legendarna pierwsza brygada pancerna, która działała tutaj aktywnie w obronie tego miasta, poinformowała, wojska ukraińskie poinformowały o odblokowaniu południowej części miasta, znaczy tych wiosek na południu od miasta, i odblokowaniu autostrady Czernichów-Kijów. Jest oczywiście tutaj jeden problem, bo został zniszczony most. No, ciężko będzie tutaj, że tak powiem, go naprawić, ale wojska rosyjskie się troszeczkę wycofują. Poniosły sporo strat w tym rejonie. Jest bardzo dużo udokumentowanych zdjęć, materiałów filmowych, które tutaj pokazują zniszczony sprzęt rosyjski. Mamy też informacje tutaj o tym zgrupowaniu z rejonu Browarów rosyjskim, które wycofuje się. Były to jednostki 90. Dywizji Pancernej oraz elementy 2. Dywizji Zmechanizowanej. One tutaj się cofają. No, poniosły też trochę strat. Są naciskane przez elementy ukraińskie. Pojawiły się tutaj jednostki 10. Brygady Szturmowej Piechoty Górskiej. Działa tutaj też Legion Gruziński, więc ciężko powiedzieć, jak to będzie tutaj wyglądało. No, ciężko powiedzieć. Na pewno też są ataki dalej tutaj na linie komunikacyjne. Zobaczymy, jak to się będzie miało, jak to się będzie tutaj przesuwało. Prawdopodobnie będzie zwinięcie tej odnogi też i Rosjanie będą musieli się wycofywać z tego rejonu. Zobaczymy, czy uda im się wycofać. Na razie póki co walki trwają, ten pościg jest
że tak powiem, dość intensywny. Wojska ukraińskie tutaj deptają po piętach, że tak powiem, rosyjskim wojskom. No, czas pokaże. Na razie tego terenu tutaj przechodzimy rejon Sum. Tutaj udało się odblokować Sumy. Sumy, Ochtyrka, Trzcieniec, naprawdę tutaj walki ustały. Wojska rosyjskie wycofały się, szczególnie z rejonu Ochtyrki. W rejonie sumskim spokój, wojska rosyjskie się wycofują. Prawdopodobnie ta odnoga też już jest, że tak powiem, wyczyszczona. Na razie nie mamy jeszcze jako tako większych informacji, czas pokaże. Słuchajcie, front, że tak powiem, charkowski, wschodni, grupa, dowództwo grupy Wschód informuje o bardzo ciężkich walkach. Słuchajcie, nie wiem, na ile jest potwierdzona informacja o zgrupowaniu 128 Brygady Górskiej w tym rejonie. Zdobyłem informacje takie, że ona tutaj działa. Działa na kierunku południowym, została przesunięta. Nie wiem, do tej jednostki nie mam 100% pewności. Ująłem ją tutaj, ale nie mam pewności. Jeżeli chodzi o Charków już sporadycznie jest na razie bombardowany. Zdarzają się ostrzały. Na razie póki co Charków jest zabezpieczony. Linia frontu przebiega od Charkowa przez Człuchów i dalej na południe. Droga pomiędzy Charkowem a Człuchowem jest zabezpieczona. Wojska ukraińskie rozbiły tutaj zgrupowanie rosyjskie, które broniło się tutaj poniżej. Zostały tam zniszczone dowództwo, zdobyte w sumie, sztab został zdobyty 59. Pułku Czołgów oraz grupa bojowa z 144. Dywizji Pancernej. W sumie dość mocne zgrupowanie. Na razie najgorsze informacje spływają do nas tutaj z rejonu Izium, gdzie Rosjanie, wykorzystując zdradę władz miasta Izium, niektórych jej członków, doprowadziły do zajęcia południowej części, że tak powiem. Bronił się tam Batalion Obrony Terytorialnej 122. Izium, został on w sumie wycofany. Spotkałem informację, że walczy w okrążeniu, ale jest potwierdzenie, że jednak nie. Wojska rosyjskie próbowały, że tak powiem, atakować dalej na południe w kierunku tutaj Krematorska, ale niestety nie udało się, zostały zatrzymane przez oddziały 81. Brygady Aeromobilnej. Zobaczymy, jak się to będzie w ogóle tutaj toczyło. No, pojawiły się oddziały 47. Dywizji Pancernej Gwardyjskiej, które wsparły tutaj grupę bojową dość mocną, już 144. Cały czas trwają zaciekłe walki. No, 45. Brygada Inżynieryjna Rosyjska, która budowała tutaj mosty pontonowe przez Doniec Sybierski, została mocno poturbowana, dowódca zginął. Także tutaj zobaczymy. Trwa na pewno przegrupowanie tych wojsk. Mówimy o wycofaniu już 4. Dywizji Gwardyjskiej, która poniosła bardzo ciężkie straty. Zobaczymy, na ile ona tutaj, jak szybko odzyska te siły. No i jeszcze jedna informacja, że tak powiem, z tego rejonu. Oczywiście w dniu wczorajszym, pierwszego nad ranem, nie ma informacji, czy to będzie pod fałszywą flagą, czy faktycznie dwa ukraińskie śmigłowce zaatakowały skład paliwowy w rejonie Białgorodu, powodując zapalenie 8 zbiorników na 27. No, straty bardzo, bardzo duże. Tak jak mówię, pierwsze dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdziło, później zdementowało. Nie wiemy tak naprawdę. Jest filmik nagrany z tych dwóch śmigłowców ataków. W sumie filmików jest kilka. Jest pokazany filmik, jak wracają z akcji na bardzo niskiej wysokości. Oba lecą. No, śmiała akcja. Myślę, że naprawdę pokazuje to też, jak działa obrona przeciwlotnicza w zaskoczeniu, gdzie na niskiej potrafią, jakby to okazało się, że to Ukraińcy potrafią wlecieć na niskiej wysokości 32 km w głąb terytorium Rosji, wykonać zadanie i wrócić. No, zobaczymy. Na pewno kolejny cios zadany w infrastrukturę, tym bardziej, że Białgorod jest bardzo ważnym węzłem komunikacyjnym i przez niego też przechodzi szereg transportów oraz zaopatrzenia dla walczących wojsk, szczególnie w rejonie Izium.
Także zobaczymy, jak to dalej będzie. Jeżeli chodzi o pozostały odcinek frontu, trwają po Pasnej tutaj na odcinku 24 silne ataki, które zostały odparte przez siły ukraińskie. Trwa bombardowanie Siewierodoniecka i jednak bez skutków ataki na linię ATO zakończyły się niepowodzeniami. Strona rosyjska i separatyści ponieśli dość ciężkie straty, więc tutaj linia ATO trwa. No, zobaczymy, w przyszłym tygodniu, w najbliższym tygodniu będą tutaj naprawdę ważyły się losy, myślę, całego Zagłębia Donieckiego, jeżeli chodzi o próbę okrążenia czy odcięcia tego zgrupowania. No, ciężko mają tutaj i będzie mieć ciężko, tym bardziej, że pamiętajmy, że Rosjanie przegrupowują siły. Dla nich teraz liczy się ten odcinek przede wszystkim. Zobaczymy też, na ile te wojska, które się zdołają wycofać, w jakim stanie one będą i czy będą w stanie już od razu wejść do akcji, czy jednak będą musiały jednak troszeczkę na tyłach pobyć, żeby odbudować swój potencjał. Doszło też do ataków na linie komunikacyjne, szczególnie tutaj w Pawłochrodzie, w Dniepro, gdzie Rosjanie bombardują infrastrukturę, szczególnie kolejową, żeby jak najbardziej uniemożliwić tutaj transport zaopatrzenia dla strony ukraińskiej, walczących tutaj w Donbasie. No, wszystko wskazuje na to, że najbliższy tydzień, dwa, będzie decydowało wszystko na temat wojny w tym rejonie. I ostatni odcinek, że tak powiem, rejon południowy. Tutaj mamy informacje. Przez te dwa dni z jednej strony dużo się nie działo, z drugiej strony można powiedzieć o dalszych akcjach ofensywnych strony ukraińskiej. Może przejdźmy tak, jeżeli chodzi o Mariupol, walki przez ostatnie dwa dni w mieście trwają. Była informacja o próbie ewakuacji rannych za pomocą śmigłowców wykonanych przez stronę ukraińską. Mamy tutaj informację, że strona ukraińska wysłała 4 helikoptery, z czego prawdopodobnie 2 w drodze powrotnej. One wszystkie 4 doleciały do Mariupola. W drodze powrotnej 2 albo 1 są udokumentowane. Ciężko powiedzieć, czy to są 2, czy to jest 1. W każdym razie zostały zestrzelone. Żołnierze, którzy na tych śmigłowcach byli, zginęli, oprócz 2, która została wzięta do niewoli. Mówi się, że dowództwo ukraińskie próbowało ewakuować wyższych oficerów z 2 brygad, czyli chodzi, znaczy z dwóch związków taktycznych, prawdopodobnie z 36. Brygady Piechoty Morskiej oraz pułku Azowa. Ciężko powiedzieć, na ile to jest, bo była wypowiedź w dniu wczorajszym dowódcy Azowa, który nadal przebywa w mieście i zadeklarował walkę do samego końca, jednocześnie prosząc o deblokadę miasta i działania ofensywne armii ukraińskiej na tym odcinku, żeby odblokować. Zobaczymy, na ile ta armia ukraińska tutaj będzie. W każdym razie trwają walki pomiędzy stroną rosyjską a ukraińską. Ulajpole, tutaj Ukraińcy odbili troszeczkę wiosek. Czy to jest jakaś informacja o dalszym? Ciężko powiedzieć, tym bardziej, że Rosjanie też tutaj atakowali, próbując reagować na ataki wojsk ukraińskich. Nie udały się ataki wojsk rosyjskich na Zaporoże. Tutaj strona rosyjska poniosła straty. Jeżeli chodzi o rejon Chersonia, w rejonie Chersonia wyjaśniło się to, co ostatnio tutaj pokazywałem, znak zapytania. Nie widzieliśmy, co się stało z 205. Rosjanie zdołali wycofać te wojska z tamtego rejonu i 205. Brygada Zmechanizowana tutaj walczy, że tak powiem, na północny zachód od Kachówki, zabezpiecza jakby zaplecze 11. Samodzielnej Brygady Desantowej Gwardyjskiej, która walczy na północ. I ona tutaj starła się z rezerwową, z korpusu rezerwowego wojsk ukraińskich, 60. Brygadą Zmechanizowaną, która przy pomocy elementów 17. Brygady Pancernej. Ciężko powiedzieć, czy są to oddziały liniowe, czy są to jednostki zapasowe z tej brygady, bo miejscem stacjonowania tej brygady, bodajże 17., jest Krzywy Róg. I teraz pytanie, czy 60. Brygada miała wsparcie. Mówimy tutaj podobno o 4. Batalionie. Sprawdzałem. Ciężko powiedzieć, czy to jest jakaś niedopatrzenie, niedomówienie. W każdym bądź razie myślę, że to jednostki zapasowe tej, że tak powiem, brygady, która tutaj ma środek mobilizacyjny, wspierały działania 60. Brygady Zmechanizowanej,
która odbiła w tym rejonie ponad 11 miejscowości i posuwa się w kierunku Kachówki. Próba obejścia wykonana przez wojska rosyjskie zakończyła się niepowodzeniem i myślę, że działania ofensywne w tym rejonie będą tutaj kontynuowane, aby wojska rosyjskie jeszcze bardziej tutaj, że tak powiem, zmusić do obrony albo do wycofania się za rzekę. W każdym bądź razie w Kachówce też doszło do zmiany władzy. Nowy mer Kachówki, prorosyjski dygnitarz, przejął władzę, rada została zwolniona. Jeżeli chodzi o sam Cherson, trwają zaciekłe walki o Stanisławów, to jest tutaj na zachód od miasta, nad brzegiem Zatoki, w sumie tutaj już przy ujściu Dniepru. Rosjanie próbują tutaj zablokować w stronie ukraińskiej jakby możliwość ataku z tego kierunku. Ciężko powiedzieć, na jakich siłach dokładnie tutaj mówimy, bo pojawiają się wzmianki o udziale w tym walkach, tej sytuacji tutaj dwóch brygad zmechanizowanych. Są też wzmianki o 35, która jednak ponosi tutaj jakby główny ciężar walk, oraz 80 aeromobilnej, która tutaj na północ Czyniorówki też tutaj toczy walki. Bardziej, że no, Ukraińcy mają tutaj ciężki teren, bo jest to odsłonięty teren i zobaczymy, jak on będzie się tutaj im, że tak powiem, przydawał. Także słuchajcie, no, najbliższe dni myślę, że będą jednoznacznie dawały do zrozumienia, gdzie jest teraz ciężar walk oraz co się będzie działo. Słuchajcie, dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.